Siemano, witam serdecznie. Wyluzowany, aczkolwiek na scenie tyle luzu nie było. Wiesz, Amadeusz Ferrari. Przed chwilą szedłem od boku tam. Witam, cześć. O, witam, Siemanko. Witam. Przed chwilą co? Szedłem sobie, dostałem od wiewióra butelką w głowę, zdążyłem podlecieć, dostał lewego, już mi prawie spłynął. Pewnie jest to nagrane, tak mi się jest wydaje. Jest nagrane, widać jak... Jest to nagrane już w necie? W sensie to normalnie było na face to face. Nie, ja nie mówię o face to face. Nie mówię o face to face, mówię po. Po face to face. Tak, tak właśnie to od boku, kurde, od boku. Patrzę, kurwa, że dostałem butelką, patrzę w wiewiór, to wpadłem w niego, dostał lewego i od razu się skulił. A tyle. No, zapowiadałeś, że to będzie największe wyjaśnianie w historii. Czy było największe? Widzisz, prawda ludzi boli, tylko że takiego kukolda jak on, to on sobie może, wiesz, jego ulubione płatki Cookie Crisp, to nie, na przykład, wiesz, on sobie powinien, kurwa, stary, też lubię mieć pretensje do swojej kobiety, nie do mnie, to ona mu odebrała szacunek, bo ja jestem gotowy na wariograf i ja wam przysięgam, że to, co ja mówię, jest prawdą. A z jakich przyczyn on się dopierdala, kurwa, do matki małego dziecka? Jeśli uważa to za moralne, jeśli ludzie uważają to za moralne i jest im szkoda tego śmiecia, no to okej, no to spoko, no, ale sam ućpał tą kobietę i sorry, ale nie trzyma ciśnienia, nie? Czy poza wiewiórem jest ktokolwiek w tym turnieju, co ci tak mocno gra na nerwach? Chętnie tam dopierdolę na przykład bardzo Arkowi, z chęcią zawalczę z w sumie jak wygrasz Polakiem. To albo, no wiesz, w sumie jak wygrasz to masz albo wiewióra, albo Arka. No to idealnie, no to któregoś z nich zleję. No już mam wrażenie, że przed chwilą na korytarzu to była taka szybki, krótki przedsmak? Street fight. I się okazało, że no ja po prostu nie cofnąłem się jedynka do przodu i co? I się kulimy, no. Czy to losowanie, czyli krycha w ćwierćfinale jest dla ciebie mocno... W sensie, będzie rozjebany nie powiedzieć... w pył. Ja mam naprawdę mocne nastawienie, zajebiste nastawienie psychiczne. Jeśli chodzi o formę, jest dobra, czy jest najlepsza? Nie sądzę, że była najlepsza, ale ja ich psychicznie zjadam. Oni też nie mają czym mi zagrozić. Nie zagrożą mi ani kondycją, bo tym razem mam bardzo dobrą kondycję, więc kondycyjnie nie są w stanie mi zagrozić. A jeśli chodzi o bójkę, bo sorry, to jest 5 minut, to będziemy się na bójkę. Oni bójki ze mną nie wygrają. Typowej bójki ze mną nie wygrają. Myślę, że krycha dostanie straszny wpierdol, trząsł się... trzęsły mu się nerwy na twarzy. Ja go naprawdę lubię, naprawdę darzę go sympatią. Jak patrzę na jakiś prezent na jego chyba ci twarz, dał na scenie, nie? Na jego, nie. Co, jakieś tam na batoniki? Jego twarz to mi się tam... no gdzieś tam się cieszę w środku, bo go lubię, ale wiem, że ten gość się mnie boi. To po pierwsze, ludzie mogą się z tym nie zgadzać, a po drugie, sparowałem z nim kilka razy, on mi leży bardzo stylowo. Dostanę ciężki wpierdol, dostanę ciężki knockout. Muszę to zrobić, chcąc, nie chcąc, więc wejdę i go rozjebię jak najszybciej się da. Wiewiór, jak tutaj wszedł do Media Roomu, powiedział, że niech tylko się tutaj Ferrari nie pojawia, bo nie ręczę za siebie. Możliwa trzecia runda dzisiaj? Nie wiem, jak podejdzie, to prędzej czy później, jakby tak podchodził regularnie, dostałby, kurwa, knockout. Ja przed chwilą wyłapał lewego i już, kurwa, już się nie chciał bić, tylko już się skulił, także też akcja się działa szybko, więc ja to mówię z mojej perspektywy, prawdopodobnie z tego jest nagranie, więc... Więc może moja zobaczymy, jak bardzo moja perspektywa odbiega od rzeczywistości, może nie odbiega wcale, nie? Ja wiem, że wyłapał lewego i tyle. Ja jeszcze wspomnę, że za niedługo na nasz kanał wpadnie prawie 1,5-godzinna, długa, głęboka, czasem śmieszna, czasem emocjonalna rozmowa z Amadeuszem. I co, na razie ci dziękuję, zapraszamy. Dzięki. I pozdro. Jo.